Witam serdecznie w kolejnym materiale. No dzisiaj znowu omówimy zagadnienia, które dla inwestorów są ważne w Polsce. Jak można to interpretować z perspektywy cyklu politycznego? Należy zwracać uwagę na to, na co inni uwagi nie zwracają i zrozumieć, że cena waluty może się kreować w oparciu o rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia lub rzeczy, które znaczenie mają. Wiem, że to takie masło maślane, natomiast fakty są takie, że nie ma dobrego wskaźnika o charakterze fundamentalnym, który by wyceniał możliwość wzrostu lub spadku waluty. Nie ma inwestora na świecie, który długoterminowo by stale dobrze przewidywał kurs walut. Od razu mówię, więc założenia, o których ja mówię teraz, mogą się sprawdzić i wystarczy, że się sprawdzą w 7 przypadkach na 10, czy nawet w 6, natomiast w 3 czy 4 się mogą nie sprawdzić. I tyle. To nie ma znaczenia dla inwestora akcyjnego, globalnie zdywersyfikowanego. No ale mówię to jakby w kontekście osób, które chciałyby coś takie rzeczy rozgrywać. Pierwsza rzecz, którą my obserwujemy, jest to, że euro osłabia się słabiej niż dolar. I to ma kluczowe znaczenie. Bo to oznacza, że rynek rzeczywiście wycenia, jest w okresie przed europejskiego impasu politycznego, czyli euro zachowuje się słabiej od dolara, bo istnieje ryzyko niepojawienia się impasu. Ono jest małe, ale jest. I rynek wycenia scenariusze, a nie dane. I na podstawie tych danych, które się pojawiają, które uwzględniają w danym scenariuszu, powstają negatywne i pozytywne niespodzianki. Czyli załóżmy, rynek wycenia scenariusz pod tytułem dojdzie do impasu, ale mam z tyłu głowy to, że może do tego nie dojść, ponieważ widzę, że różne sondażownie mówią różne rzeczy, a dodatkowo obawiam się tego, że do tego nie dojdzie, więc dołuję rynek akcji, dołuję dolara i przechodzę do bezpieczniejszych innych rynków. I co jest ważne, euro zachowuje się nie dość, że słabiej. Widzimy, tu jest miesięczna stopa zwrotu 4,9 od franka. Mamy 4,8 euro. Przepraszam, euro mamy 4,5. Franka mamy 5,51. Jeszcze raz to Państwu pokażę, żeby nie było, że manipuluję danymi. A 5,51 jeżeli chodzi o procent. Kurs euro w stosunku oczywiście do złotówki. Należy to najlepiej to porównywać do indeksu. 4,95 i kurs dolara, uwaga, aż 7%. Akurat dolar specyficznie wpływa na złotówkę, natomiast fakty są takie, że dolar umacnia się najmocniej względem innych walut. Dlaczego? I co jest ważne, dolar nie jest skorelowany ani odwrotnie, ani pozytywnie z rynkiem akcji. Akcje mogą rosnąć z rosnącym dolarem, mogą spadać z rosnącym dolarem, mogą stać w miejscu z rosnącym dolarem, mogą rosnąć spadającym dolarem, mogą spadać spadającym dolarem i mogą stać w miejscu z spadającym dolarem i to nie ma korelacji, od razu mówię. Dla miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych, 12-miesięcznych, 9-miesięcznych, 24-miesięcznych stóp zwrotu możemy te okresy dzielić. Dla tygodniowych jest bardzo mała korelacja 0,1, tam 0,11 dokładnie, więc możemy to dzielić, szukać. Proszę Państwa, ja szukałem różnych korelacji, zaufajcie mi, nie ma korelacji pomiędzy kursami walut a wyceną rynku amerykańskiego dla każdego normalnego okresu powyżej, które my będziemy inwestować jako inwestorzy długoterminowi, nie da się tego sprawdzić. Cykle polityczne możemy tylko zwrócić uwagę. Więc dolar się umacnia najmocniej, ale dlaczego? Bo kapitał z Europy ucieka do Szwajcarii, do Stanów, bo się obawia negatywnego ustawodawstwa i braku impasu. Dlatego ja uważam, ja już dzisiaj mam jakąś tam ekspozycję w Louis Vuitton, będę ją cały czas zwiększał regularnie do czerwca. I akcje europejskie mogą mieć słabe, płaskie stopy zwrotu lub nawet negatywne. Holandia może... Mam raczej pozytywne spojrzenie w stronę Holandii, ale zobaczymy, jak będą tam wyglądały wybory w listopadzie, jak w Polsce. Natomiast dlaczego złotówka się osłabia tak mocno? Po pierwsze, wiele negatywnych informacji gospodarczych mogą wpływać na walutę kraju rozwijającego się. Nie muszą, ale mogą. Na kraje rozwinięte nie wpływają. To jest ciekawe. Dlaczego? Długa historia. Negatywne ustawodawstwo może wpływać, natomiast na kraje rozwijające się wpływa to najmocniej. Co jest istotne? Masa negatywnych informacji. Po pierwsze, obniżenie potencjalnego prognozy wzrostu gospodarczego przez Urząd Statystyczny i przez w ogóle Unię Europejską. W tym roku PKB Polski ten wzrost ma być naprawdę symboliczny, poniżej 1%. Ja się obawiam, że negatywne ustawodawstwo w stronę nieruchomości, wypompowanie tych cen w połączeniu z już ogromnymi wydatkami budżetowymi doprowadzi w połączeniu z polityką w stylu quantitative easing, luzowania ilościowego doprowadzi do japonizacji gospodarki, czyli niskiego wzrostu gospodarczego. Obawiam się, że obecne władze w Polsce chcą doprowadzić do zamrożenia tego stanu gospodarczego i naprawdę ja wiem, że Polacy zwracają uwagę na Niemcy i mówią, że Niemcy też mieli zerowy albo niski wzrost gospodarczy. Ale proszę Państwa, Niemcy są w stanie wychodzić z wielu powodów, mają zupełnie inną strukturę firm, z takich problemów prędzej czy później wyjdą. I zwracajmy uwagę na całą Unię Europejską, nie tylko gospodarkę niemiecką. Bo Wielka Brytania miała wzrost gospodarczy ponad 2%, Stany ponad 2%. Irlandia w tym roku będzie miała pewnie powyżej 4 albo powyżej 3, nawet nie wiem, bo oni mają bardzo zmienny ten wzrost gospodarczy w zależności od tego, ile tam kapitału napłynie. Więc porównujmy się do najlepszych, a nie do idiotów, do tych najgorszych. Oczywiście Niemcy nie są takimi idiotami. Czasem polityka ich energetyczna jest idiotyczna i nie są też najgorsi. Natomiast zapewniam Państwa, że firmy, jeżeli dojdzie do impasu, a dojdzie do niego, jestem przekonany, na poziomie Unii, o Polsce zaraz powiem, dojdzie do impasu na poziomie Unii, ustawodawstwo zostanie rozwodnione w postaci pakietu 55, to przecież ten przemysł w Zagłębiu Rury i tam w zachodnich Niemczech, te wszystkie duże molochy niemieckie od Henkela po Siemensa, plus tam technologia, jeszcze dodatkowa rzecz, jeżeli AfD w Niemczech miałoby w najbliższych wyborach powyżej 24%, obecnie ma 20%, to oni, i to widać w ich postulatach partyjnych, oni rozwodnią negatywne ustawodawstwo, które uderzyło w sektor budowlany w Niemczech. To jest pozytywne. Ja wiem, że zaraz coś powie, że ja tam mówię o jakiejś partii faszystowskiej. Oczywiście różni ludzie są w AfD. W każdej partii są różni ludzie. W Polsce w partiach lewicowych są komuniści. Nie zwracam uwagi na poszczególne osoby. Poza tym dla mnie to nie ma znaczenia. Ja mówię tutaj w kontekście impasu politycznego. I w kontekście impasu my zrobimy materiał, na jakie partie głosować. Mogę tutaj od razu Państwu zdradzić, że jeżeli ktoś chce, żeby polski rynek akcji, polska gospodarka utrzymała jakiś w miarę przyzwoity wzrost gospodarczy, to żeby doszło do impasu, to należy albo głosować, na pewno należy głosować po pierwsze na Konfederację jako klin. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zagłosować na Konfederację, po prostu nie jest w stanie, to powinien zwrócić uwagę na bezpartyjnych samorządowców. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zagłosować na bezpartyjnych samorządowców, to powinien jeżeli ktoś ma bardzo lewicowe poglądy na tym kanale, to jest z moich obserwacji wynika, takich osób nie ma, to są pojedyncze osoby, to oczywiście powinien głosować na lewicę. Dlaczego? Na pewno najgorsze, co można zrobić, to głosować na PiS i na Platformę obecnie. No i na Polska, ten projekt tej Hołowni i PSL-u, on ma bardzo mocne siły. On jest bardziej to będzie ogromny potencjał koalicji z jakąkolwiek partią. Więc tam ja uważam, że jest zmarnowany głos. Że lepiej by było nawet, i to jest teraz, co powiem, jest kontrowersyjne, szalone. Lepsza by była sytuacja, w której mamy lewicę 20%, Konfederację 20%, tam PiS powiedzmy 30% czy tam ile. Tam Platforma kilkadziesiąt czy kilkanaście procent. Czyli taki równy podział, to jest mało prawdopodobne. Takie rzeczy się nie dzieją, ale to by miało oczywiście jak najbardziej sens. Gdyby ten im te partie mają zbliżone do siebie poparcie, tym lepiej. W państwach europejskich wielu tak jest, no i ten wzrost tam gospodarczy w ostatnich latach nie był rewelacyjny, ale jest. W Polsce obecnie on jest praktycznie zerowy. Niestety cud gospodarczy Polski zaczyna wygasać. I najśmieszniejsze jest to, że akurat zaczyna wygasać po tym, jak wszyscy zwracali uwagę na to, jak fajnie, że Polska się tak szybko rozwinęła. I że nie dogoni niedługo Wielką Brytanię. Ale to jest typowe, że informacje, na które wszyscy zwracają uwagę, są niszczone. Kolejna rzecz. Wiele osób zwraca uwagę na to, że Polska na przykład podatkowo nie jest taka zła. No i rzeczywiście nie jest. Ale podatki nie mają znaczenia. Musicie Państwo to zrozumieć. Poza tym jest różnica pomiędzy teoretycznym opodatkowaniem a realnym, rzeczywistym. Fakty są takie, że jak zobaczymy opodatkowanie to w Norwegii niby maksymalne, którego nikt nie płaci, i to ono wynosi powyżej 50%. Natomiast efektywne wynosi około 30%. Podobnie jak w Polsce. Jakby policzyć, nie mówię o podatku dochodowym, mamy całą masę różnych innych podatków. Jakby policzyć, ile płaci osoba konkretna, fizyczna, na etacie w Polsce kontra w Norwegii, realnie, to są bardzo zbliżone wartości przy wyższych zarobkach w Norwegii. Więc jakby zwracanie uwagi na to maksymalne opodatkowanie przy możliwości rzucania w koszta, zmniejszania. Przecież wiele firm wykazuje stratę sztucznie, wrzucając wszystko w koszta, marketing i nie tylko. No właśnie po to, żeby nie płacić podatku. Podatki się płaci od zysku zazwyczaj, nie od przychodu. Czasami od przychodu, ale o wiele rzadziej. Tak zwany podatek przychodowy. A w Polsce jest taka forma ryczałtu. Więc nie najdzie się też zwieść tymi podatkami. Ważniejszy jest poziom skomplikowania dla małych i średnich biznesów i koszt rozpoczęcia działalności oraz skomplikowanie prawa i wielkość rynku. Numer jeden jest wielkość rynku. Jak macie Państwo rynek, najgorszy stan w Stanach Zjednoczonych, najgorszy, nie wiem jaki będzie najgorszy, Kalifornia może, prawnie może Waszyngton albo Dystrykt Kolumbii. Macie Państwo takie konkretne stany, to tam założenie biznesu statystycznie da większą szansę na powodzenie niż założenie go w większości państw europejskich. Przez wielkość rynku i kapitału to jest najważniejsze. Czy ktoś będzie kupował Państwa produkty, zależy czy to jest e-commerce, czy nie, czy online. Czy da się to zdywersyfikować? Nie dajcie się Państwo na to nabrać, bo na przykład w Estonii są super warunki biznesowe, natomiast tam nie ma takiego kapitału, nie oszukujmy się. Że zakładając biznes we Francji, w odpowiednio bogatym regionie, która jest o wiele gorszym, o ile nie jednym z najgorszych rynków z punktu widzenia skomplikowania prawa, opodatkowania, szansa na powodzenie i sukces finansowy jest o wiele większa niż zakładając biznes w Estonii. Jakby to myślenie wolnościowe się nie przekłada, a poza tym nie ma korelacji pomiędzy bogactwem państwa a wysokością opodatkowania. Są też pewne, Singapur. To jest mikropaństwo, jedno z nielicznych, czyli Liechtenstein. Prawda jest taka, że najbogatsze państwa od zawsze, to nie, że teraz, od zawsze miały średni poziom wysokości opodatkowania, bo opodatkowanie nie gra roli. Tak duże jak wszyscy zakładają. Regulacje tak, ale opodatkowanie nie. Co jest jeszcze istotne? Negatywne informacje, kryzys demograficzny. Ja zwróciłem uwagę na Twitterze do pana Michała Dworczyka, o ile dobrze pamiętam, że tak zwane emerytury pomostowe, czyli sytuacja, w której ludzie będą mogli przychodzić w wieku 50 paru lat na emeryturę, 58 czy tam 9, przy takiej dzietności to rozsadzi system, bo nie ma pieniędzy na emerytury, proszę państwa. Da się ten system naprawić. Oczywiście my możemy tu mówić koncepcję, jak należy to zrobić wykorzystując globalny rynek akcji. Dałoby się to zrobić. Trochę posprzedawać spółek Skarbu Państwa, trochę zainwestować. Dałoby się naprawdę prowadzić mechanizmy, trochę tutaj sprzedać trochę tego nieszczęsnego złota w NBP. Naprawdę dałoby się. To by oczywiście nie starczyło na długo, ale nadal jednak jest sporo tego majątku państwowego. Wpuścić trochę banków, posprzedawać im po zawyżonych cenach spółki Skarbu Państwa, kupią oczywiście. Zagraniczny kapitał jest zainteresowany tym. Więc dałoby się to rozegrać, ale tego nikt nie zrobi. Nikt tego nie zrobi. I jeżeli chodzi o kryzys demograficzny, jest coraz gorzej. To jest tragedia. Macie Państwo urodzenia żywe oczywiście w stosunku do zgonów. rozgonów popandemiczny, brak dostępu do służby zdrowia, największy w historii. Ale ważniejsze to jest ilość urodzeń. To jest katastrofa, proszę Państwa. Jeżeli, tu jest jeszcze szansa na negatywne ustawodawstwo, jeżeli, nie daj Boże, jacyś idioci zgodzą się na łapanki Ukraińców w Polsce, żeby wysyłać ich na front, to jest oczywiście, ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, dlatego, bo możemy oczywiście mówić o patriotyzmie, o innych tam różnych pięknych historiach, natomiast nie po to się płaci podatki. My żyjemy w XXI wieku. Nie po to się płaci podatki na profesjonalną armię, a żeby potem być wysłanym jako mięso armatnie. Od tego są profesjonaliści. Płaci się za to. Jakbyśmy żyli w czasach I Rzeczpospolitej, to szlachta rzeczywiście często uczestniczyła w wyprawach wojennych, ale dostawała z tego jakieś konkretne albo prawa, przywileje, też był zupełnie inny poziom opodatkowania. My jako w ramach rozwoju cywilizacji podjęliśmy taki krok w ramach umowy społecznej, że konkretne środki w postaci opodatkowania są przeznaczane na armię, ogromne pieniądze, w stosunku do PKB to jest 2, 3, 4% czasami, na armię, gdzie będą szkoleni zawodowcy, gdzie będzie kupiony profesjonalny sprzęt, a my po prostu ponosimy ten koszt, ale działamy w systemie gospodarczym, zarabiamy pieniądze, prowadzimy działalność gospodarczą, a nie jesteśmy wysyłani jako mięso armatnie do potyczek tam kretynów z jednej czy z drugiej strony. Dodatkowo ta wojna jest podsycana przez różne strony. Nie ma tutaj chęci negocjacji, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Jakby jest robiona wojna pod zniszczenie, opowiada się nieprawdopodobne głupoty. Ja jestem zszokowany tym, co się dzieje. Najbardziej jestem zszokowany tym, że Ukraina próbuje grać kartami, które nie posiada. Jakby tutaj w ogóle nie ma z ich strony chęci zawiązania szybkiego pokoju. Przynajmniej nic o tym nie świadczy. Różne przekazy różnych dziennikarzy śledczych. Ja śledzę Bloomberga, New York Timesa, Financial Timesa. Polecam Państwu Financial Times. Naprawdę to są dobre źródła. Różne konkretne artykuły, dane, raporty z fintechu, z różnych think tanków, które się zajmują zagadnieniami wojny. Nie ma woli zakończenia wojny. Nie ma. Natomiast jest wola robienia łapanek, tylko politycy polscy nie zapominają o jednej rzeczy, że rynek polskiej pracy nie istnieje praktycznie bez Ukraińców. Czy dla mnie to nie ma znaczenia? Ja mówię to jakby Państwu, osobom, które tu są stricte związane z Polską. Dla mnie to nie ma znaczenia, ale jakby też mówię w kontekście logiki wzrostu gospodarczego. Jakby załóżmy, wyłączmy to myślenie pod tytułem, czy to jest dobre, czy złe. Oczywiście jest złe, ale wyłączmy to myślenie. Czy łapanki są dobre, czy złe, niezależnie od sytuacji. Jeżeli rynek polski pracy jest uzależniony od osób z Ukrainy i jest uzależniony, to widzimy w różnych raportach, mogę przedstawić konkretne dane, które pokazuje, że długość pracy oraz efektywność gospodarcza zawdzięczamy osobom z zagranicy, a nie obywatelom Polski. To są fakty brutalne, ale tak jest. Niestety nie poradzę. Polacy nie są niestety tak pracowici, jak wszyscy powszechnie zakładają. Takie są liczby, takie są fakty i liczby niestety. Nic na to nie poradzę. Mówię oczywiście o pracownikach, a nie o przedsiębiorcach. Więc to jest jakby kolejne wrzucanie kolejnych problemów gospodarczych przez negatywne ustawodawstwo oraz pokazanie się niezbyt ciekawej strony, więc ja liczę na to, że jednak rząd polski tutaj się ustosunkuje i powie jasno, nie będziemy wydawali jakichkolwiek obywateli, dlatego, bo nikt nie musi ponosić kosztów międzynarodowej głupiej polityki gospodarczej i wojennej, a poza tym umowa społeczna jest następująca, że pobierane były horrendalne podatki w stosunku do tego, co było 100-200 lat temu, właśnie na profesjonalistów, którzy się zajmują działaniami wojennymi. Mówimy, że żyjemy w świecie absurdu, że dzisiejsza wojna przypomina bardziej pierwszą wojnę światową niż wojnę na poziomie XXI wieku, gdzie po prostu jakby widać jasno, że cywile również w tym wszystkim cierpią. Po stronie rosyjskiej ostrzał budynków cywilnych. Oczywiście to jest po to, żeby zniszczyć morale, natomiast to jest wojna informacyjna bardzo tutaj zaszkodziła stronie rosyjskiej tego typu głupim działaniom. Poza tym, ale często były strzelane na oślep i też mamy konkretne tutaj dane, które to pokazują. Natomiast już nie wchodząc w te dygresje wojenne, ja tylko zwracam uwagę na kwestie gospodarcze. Rynek polski potrzebuje Ukraińców. Ze wzrostem, z cenami nieruchomości wypompowanymi już do poziomów absurdu. Ze wzrostem z negatywnym lub zerowym wzrostem gospodarczym na koniec roku. Ze słabością gospodarki niemieckiej, idiotów, którzy zlikwidowali elektrownie atomowe. Jeszcze kolejny tutaj negatywny czynnik. Naprawdę jest to przerażające. I złotówka też to ocenia, niestety. Bo rynek żongluje scenariuszami. Jeżeli zauważy jakiś scenariusz, który wcześniej nie zauważył i go zacznie wyceniać, to oczywiście skutki są opłakane. To jest powód, dla którego dzisiaj znowu złotówka się osłabia. Czyli wzmocnienie PiS-u. Jest od jakiegoś czasu tu jest silna korelacja. Ona nie jest raczej... Mówię, jeżeli byśmy uwzględnili te, macie Państwo odchylenia, jeżeli chodzi o sondaże, to jakieś absurdy są w ogóle. Powyżej 50% dla Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma szans. Natomiast poparcie na poziomie 40% jest moim zdaniem bardzo realne. Widać jasno, że tutaj spada możliwość pojawienia się impasu i może być tak, że PiS garnie wszystko. I jakby rynek to wycenia, osłabiając złotówkę, ten scenariusz. Bo wcześniej umacniająca się Konfederacja, słabnący PiS i płaskie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, czy tam PO, zwiększyło prawdopodobieństwo impasu. Natomiast Konfederacja robi wszystko, żeby mieć jak najniższe poparcie obecnie. To widać po tych sondażach. Jakby przyjęli konkretną strategię zdobycia jak największej ilości wyborców, zaczęli ją likwidować. Zaczęli jakby rezygnować z tej strategii, i dojdzie do tego, że będą mieli się, 8-7%, 10% może. Mogę się mylić, może jeszcze się wszystko odwróci. Ale, obecnie nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, bardzo łatwo wykorzystać w stosunku do nich proste chwyty polityczne, od zwierząt, po jakieś prawa kobiet, po rzeczy, które oczywiście są wyciągane często kontekstu, a czasami nie, to nie ma znaczenia dla mnie. Tak jak powiedziałem, dla mnie poglądy nie mają znaczenia. Dla mnie ma rzeczywistość, znaczenie sytuacja po wyborach, co będzie potem. Nieważne to, co mówi, ważne to, co robi, nawet jeżeli to są jacyś szaleńcy, ważne jest jakby ich działanie. Jakby mam długą historię polityki amerykańskiej, którą śledzę i wiem, że ludzie, którzy wyglądają początkowo na komunistów, potem się okazują, że są bardziej umiarkowani niż wielcy konserwatyści, więc tu nie dajmy się zwariować. Zresztą już polityka PiS-u powinna to jasno nam pokazać, tak? Że partia, która kiedyś pisała się taką umiarkowaną, prawicową, z punktu widzenia poziomu socjalu jest absurdalna. I jest jeszcze jeden problem. Oczywiście, rynek wycenia możliwość jednak nie pojawienia się impasu politycznego, za duże poparcie PiS-u. To jest ryzyko. I druga rzecz, która jest niebezpieczna, to jest rynek nieruchomości, o którym już mówiłem. W obietnicy wyborcze między PiS-em a PO oni się tylko chcą prześcignąć coraz więcej na kredyty mieszkaniowe. I obniżanie stóp procentowych, wpływanie na WIBOR, żeby jeszcze go tam dorzucić do tego pieca, stworzy... W normalnych okolicznościach bańka na rynku nieruchomości nie dojdzie do skutku. Tylko negatywne ustawodawstwo w obecnych realiach przepływu kapitału może do niej doprowadzić. Ludzie się rzucają na tak zwane tanie kredyty. Obecnie w Polsce to pokazują na dane. Dużo osób ich nie dostaje jeszcze, ale machina ruszyła. Środki są w żaden sposób tutaj nieograniczone, jeżeli chodzi o tą sytuację. I o tym się nie mówi, niestety, że koszty, jakie zostaną poniesione przez transformację energetyczną, przez negatywne ustawodawstwo, przewyższają wszystkie subwencje, dotacje, jakie kiedykolwiek zostały pobrane. Nie wygląda to za ciekawie. Ja myślę, moje przewidywania są następujące. Obym się mylił. One są umiarkowanie pozytywne, więc nie ma tragedii. Uważam, że na poziomie Unii Europejskiej dojdzie do impasu, natomiast w Polsce będzie gorzej niż wszyscy zakładają. Przez rynek nieruchomości, ale jeszcze da się to Da się to zatrzymać, jeżeli dojdzie do impasu. Bez impasu w Polsce wzrost gospodarczy za następne 5 lat będzie bardzo płaski i takie państwa, które są w stanie rozwijać się w okolicznościach średniej fazy hossy, późniejszej fazy hossy. Holandia, która teraz ma wybory i teraz będzie miała sobie stopy zwrotu, ale po wyborach zobaczycie państwo, jak się zachowuje Holandia. Irlandia, Wielka Brytania, bardziej na młodą hossę. Francja przede wszystkim. Trochę oczywiście Belgia w jakimś tam stopniu. Technologiczne firmy z Włoch, trochę produktów luksusowych z Włoch. Kraje skandynawskie, przede wszystkim Szwecja. Finlandia jest raczej na młodszą hossę i tam jest element impasu, ale jest strach taki jak w Polsce związany z elementami wojny. To są rynki, na które można zwrócić uwagę w 2024 roku. Już dzisiaj można zacząć je dobierać. To nie jest porada inwestycyjna. Ja zajmuję się obecnie produktami luksusowymi w postaci Louis Vuitton. To by było na tyle. Taki krótki materiał. Zwracam uwagę na to, dlaczego złotówka się osłabia. Rynek widzi, że możliwość impasu się zmniejsza przez słabnące poparcie dla Konfederacji. Klin stygnie. Coraz to gorsze informacje i najgorsze jest to, że nie wiemy, jak daleko rynek wycenia dalsze scenariusze dla wzrostu gospodarczego Polski i sytuacji na rynku nieruchomości. Bo zależy od tego, czy dalej ten rynek będzie wspierany przez ustawodawstwo. Jeżeli tak, to oczywiście rynek będzie bardziej optymistycznie wpływał na rynek akcji, na sektor budowlany, surowcowy, na deweloperów, oczywiście na ceny nieruchomości, też na wzrost gospodarczy. Bo inwestorzy nie rozumieją jednej rzeczy, że spadające ceny nieruchomości są negatywne dla gospodarki. Już wielokrotnie tłumaczyłem, dlaczego ludzie się z tego śmieją na Twitterze, ale z tego się śmieją idioci, którzy nie rozumieją gospodarki i słuchają teoretyków ekonomii, którzy mówią, ale to nie jest kwestia, ludzie jakby tego nie rozumieją, że w ekonomii to nie jest kwestia opinii. Ja mogę mieć opinię na każdy jakikolwiek temat. I tutaj bycie profesorem, doktorem, jakimś geniuszem nie ma znaczenia, bo my możemy zweryfikować na podstawie liczb i faktów to, czy dana opinia miała jakiekolwiek kiedy w przeszłości zastosowanie i dlaczego miałaby się tym razem sprawdzić. Jeżeli kretyni opowiadają głupoty o odnawialnych źródłach energii, nie mówię, że to jest zła forma energii, ale opowiadają takie dyrdymały, w sytuacji kryzysu energetycznego, jednoczesne wyłączanie elektrowni atomowych, które przecież wpływa negatywnie na co? Na przemysł i na średnio i niskomarżowe biznesy. Ponieważ koszt energii jest główną składową w większości przemysłów. Jakby to jest zrozumienie, to jest podstawa ekonomii. Dodatkowo opowiadanie, że Stany Zjednoczone są wypompowane przez dolara sztucznie, że tam jest wysoka cena do zysku, to jest my żyjemy w jakim świecie. Sztuczna inteligencja jest potrzebna, żeby ludzie nie wyginęli przez tę swoją głupotę, przez opowiadanie tych pierdół, tych nieprawdopodobnych głupot, które przecież można zweryfikować. Czy jest korelacja pomiędzy wysokością ceny do zysku dla szerokiego rynku Cape jakiegokolwiek, a przyszłymi stopami zwrotu dla okresu 6 miesięcy, 12, 24, 36, 5 lat, 10 lat? Nie ma korelacji. Koniec dyskusji. Czyli cena do zysku nie jest wskaźnikiem pokazującym przyszłe stopy zwrotu. I nie pokazuje wartości firmy, bo nie uwzględnia wzrostu przychodów i zysków. Przecież chyba to jest szkoła podstawowa. To by było na tyle. Przepraszam za tutaj uniesienie się. Natomiast powtarzane są te same schematy. Jak pseudoekonomiści opowiadam takie głupoty, nie mogę tego po prostu słuchać. Nie dajcie się Państwo na to nabrać, zastanówcie się przez chwilę. Sprawdźcie, zweryfikujcie liczby, nie słuchajcie mnie, zweryfikujcie liczby, co ci kretyni mówią. I wtedy zrozumiecie, że to wielokrotnie mówił Buffett i Fisher, że należy weryfikować powszechnie znane teorie inwestycyjne, ekonomiczne i mity inwestycyjne. Nie wierzycie? To jest jeden z przykładowych Jedna z przykładowych informacji, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Macie Państwo często, jeżeli chodzi o wrzesień, wiele osób uważa, że stopy zwrotu we wrześniu są zawsze negatywne i wrzesień jest bardzo zły. To wynika ze średniej. Średnie składają się ze skrajności. W tym przypadku kilku ekstremalnych sytuacji w latach 30. Jakby je wyrzucić, to wrzesień jest pozytywny. Częstotliwość dodatnich zwrotów we wrześniu wynosi 50 na 94, czyli 53%. Czyli ludzie uciekający we wrześniu z rynku akcji częściej tracą niż wygrywają. Przykładowy mit. Wrzesień jest zły dla akcji? Nie jest. Wystarczy się zastanowić, dlaczego miałby być zły. I wystarczy to zweryfikować. Dlaczego miesięczna średnia stopa zwrotu we wrześniu jest negatywna od lat 30? No może dlatego, że w latach 30 wszystkie 37, 31, wszystkie głębokie spadki, 33, najgłębsze miały miejsce we wrześniu. To wynika z przypadku. I średnia, jedna skrajna, no chyba widzicie Państwo, jak wygląda średnia. Jeżeli chodzi o medianę, mediana jest oczywiście pozytywna. Więc nie dajcie się nabrać tym strasznym historią. Październik jest też, podobna sytuacja jest lepsza średnia, natomiast od listopada będziemy mieli bardzo silne stopy zwrotu. Zresztą przekonacie się Państwo. Mówię o rynku amerykańskim. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam.